Sędziowie przysięgają na wierność Konstytucji. Konstytucja mówi, że władza sądownicza jest równa innym władzom, władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej, a wszystkie trzy władze między sobą pozostają w pewnej równowadze i wzajemnie się kontrolują. To oznacza, że sądy nie powinny być podporządkowane w swojej działalności ani egzekutywie, ani żadnej partii politycznej. To, co się stało ostatnio w naszym kraju, uchwalenie dwóch ustaw odnoszących się do judykatywy, czyli do sądownictwa, i zapowiedź nowej ustawy pojawiającej się w Sejmie nagle, nikomu nieznanego projektu ustawy dotyczącej Sądu Najwyższego, jest bardzo niepokojące z tego właśnie punktu widzenia. Władza sądownicza, zgodnie z tymi trzema ustawami, dwie uchwalone, trzecia zapowiedziana, zostałaby podporządkowana egzekutywie, czyli władzy wykonawczej. Dlatego, że minister sprawiedliwości, będący jednocześnie prokuratorem generalnym, miałby wpływ poprzez Krajową Radę Sądownictwa na obsadę sądów, na to, jak się załatwia awans sędziowski. Jednocześnie zapowiedziana ustawa o Sądzie Najwyższym przewiduje likwidację tego sądu w obecnym kształcie i zatrzymanie jako sędziów tych tylko, których wskaże minister sprawiedliwości, będący jednocześnie prokuratorem generalnym. Niepokojące to, o czym powiedziałam, jest dlatego to wszystko, że przecież chyba nikt, kto w jakiejkolwiek sprawie udaje się do sądu, nie chciałby, aby sądził go sędzia, który może trochę ma obawy przed tym, czy prokurator w sprawie karnej, który też staje przed sędzią, nie może spowodować jego postępowania dyscyplinarnego, jeżeli nie spodoba się decyzja sądowa. A z takimi wypadkami czy usiłowaniem takich rozwiązań mieliśmy już do czynienia obecnie. Nikt chyba też by nie chciał, będąc w sądzie, stawać przed sędzią, który zanim wyda wyrok, będzie się zastanawiał, czy to nie zaszkodzi mojej karierze. Bo sędziowie nie mogą mieć ani zbyt giętkich, ani połamanych kręgosłupów. I dlatego to wszystko, czego jesteśmy świadkami w tej chwili, jest bardzo niepokojące, ponieważ zaburza podział władz. A to oznacza zaburzenie konstytucji. Do zmiany konstytucji w tej chwili nie było większości parlamentarnej.